Myślę, że niewiele jest takich grup w polskim sporcie, które mają tak świetnie przygotowany program treningowy, całe zaplecze medyczne. To wynika w dużej części może z tego, że sukcesy przyszły, pojawiły się pieniądze, ale oczywiście wszystko zależało od koncepcji twórcy tej grupy, Józefa Lisowskiego, trenera z Wrocławia, który przyszedł do Pezla namówiony przez nieżyjącego już wówczas młodego szefa szkolenia Marka Biskupskiego po Mistrzostwach Europy w Helsinkach. No i tam biegali na szóstym miejscu, w Göteborgu na Mistrzostwach Świata sztafeta zajęła piąte miejsce, co pozwoliło na spokojne przygotowania olimpijskie już do Atlanty. Później zaczęły się już te sukcesy. Lisowski tworzył zespół, w którym był i fizjolog, jest właśnie Filip Walotka na pierwszym planie, lekarze. Wspaniale potrafił dobierać obciążenia, to w dużej mierze dzięki właśnie pracy całego zespołu wiedział, kiedy, ile można dołożyć im, żeby był dobry efekt sportowy. No i były te efekty. Chce się wycofać szef Lisowczyków, pan Józef, ale myślę, że może uda się go jeszcze namówić, chociaż pewnie jest jakieś zmęczenie materiału. Zawsze jest coś takiego, że nagle po prostu w którymś momencie trzeba się rozstać albo wziąć nowych ludzi. Przede wszystkim trener Lisowski stworzył grupę. Grupę, tak jak to było kiedyś. 400-metrowcy polscy przecież słynęli z tego, że było zawsze ich 6-7 sztafet. Wystawianie sztafety nie było nigdy problemem i ta sztafeta zagrażała wszystkim najlepszym sprinterom na świecie. Badeński, Werner, Balachowski, Grędziński, a tak. Teraz ci. Na nich kolej. Jan Werner, świetne warunki fizyczne, wysoki, ale patrząc na Filipa Walotkę, trzeba powiedzieć, że ten mistrz Europy juniorów właśnie prezentuje się taki dobry haczek. Dobry typ sprinterski. Tak, 1,84 m, 74 kg, jeszcze nieduża masa, zresztą przy 400 metrach to nie jest specjalnie potrzebne, tutaj absolutnie inne parametry są ważne, wydolnościowe. No i zobaczymy, przypomnijmy, Senegal, Bahama, Botswana, Nigeria, Jugosławia, Chorwacja i Polacy na 8 torze. No, zaczął mocno. Bahama również od razu. Munning. Bardzo dobry bieg rzeczywiście na torze drugim Timotego Mamingsa. Później będzie Troy McIntosh, Oliver Brown. Ale Munning bierze trochę ryzykownie po linii właściwie. Tutaj po tym wyrównaniu świetny bieg Walotka. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na czas. No, pobieg w tempie bardzo mocnym. 46,81. Były wprawdzie te pierwsze okrążenia szybsze, ale widać było, że popracował mocno. Teraz Piotrek Długosielski i mama i ojciec byli sprinterami, zatem geny są, charakter jest. On kończył studia, trochę mniej od kolegów pracował, miał jakieś w związku z tym problemy z dolegliwościami. Teraz jest piąty, no i trzeba będzie na tej zmianie następnej Jacek Bocian i ostatni Robert Maćkowiak odrabiać. Tutaj to musi być, to nie jest dobre miejsce na razie. To zmniejszył trochę ten dystans. Proszę zwrócić uwagę, zmiana z Bocianem. Są tylko dwie sztafety przed nami. To też bardzo ważny moment. Właśnie widzieliśmy, jak to jest ważne w tych sztafetach, nawet 4x400 metrów. Zmiana pyk i już jest trzecie miejsce w tej chwili. Na razie Senegal i Bahama. Bahama, tak. Tam jest również Ghana. Przepraszam, Nigeria. Polacy na trzecim. No, trzeba będzie na tej ostatniej zmianie, kiedy pobiegnie Robert Maćkowiak, mocno odrabiać. To jest spora strata.
Nie mógł startować Haczek, teraz Maćkowiak musi. Bardzo zła zmiana biegnących przed nami rywali. I myślę, że Maćkowiak tutaj swoje zrobi. Kończy z finalistą olimpijskim, piąty. Jeszcze 200 metrów ostrożnie, ale później powinien zaatakować. Musimy wejść z miejscem, bo tu czas nie będzie specjalny. Udo Obong, Nigeryjczyk przed nim, a prowadzi Bahama Brown. No i teraz za chwilę ostatnie 100 metrów. A spokojnie biegnie Maćkowiak, także myślę, że poradzi sobie na ostatniej prostej. No, mocno, dlatego że zaczyna słabnąć. Tak, brawo! Jednak to znaczy mieć tak zdecydowanego lidera, reprezentant Bahama. 3-1-21. Czas się okazał też bardzo Nigeryjczyk. Bahama właśnie osłabł. Brown, Christopher Brown. Kręci głową Maćkowiak, że go zmusili do kolejnego takiego wysiłku. Sztafeta zupełnie eksperymentalna, tylko Maćkowiak jest z tego składu. 3-1-21. Nie ma Rysiukiewicza, nie ma Czubaka, nie ma również Haczka. Ale jedyny problem... Ale to jest dobry prognostyk, ponieważ jest grupa. Zawsze można wymienić, jeżeli są jakieś kłopoty. Brawo dla Roberta, bo przypomnijmy, on ma za sobą 4 mocne biegi. To jest piąty, dlatego że okoliczności zmusiły go tutaj do tego, by pobiec na maksimum. Zatem będzie troszeczkę podmęczony podczas półfinału. Zobaczymy, jak ten skład półfinałowy na pewno będzie inny. Co jest z Piotrem Haczkiem? Pobiegnie Rysiukiewicz. Musi trener Lisowski teraz parę dylematów rozwiązać. A są. Zostawmy mu to. Zna się na tym jak nikt. Szybki bieg w każdym razie. Szybki, bardzo ćwierćfinał. Proszę Państwa, a my dziś już za 4 godziny spotykamy się ponownie podczas finału rzutu młotem kobiet. Kamila Skolimowska, córka niegdyś znakomitego ciężarowca, medalisty dużych imprez światowych, walczyć będzie w finale. Przypomnę, to jest rekordzistka świata juniorek. Ogromne możliwości, ma aspiracje. Kwestia jest wytrzymania. To jest dla młodych ludzi start olimpijski, bardzo trudna próba. Ale z drugiej strony jak Szymon oni nie zaatykują, też nie był faworytem, po prostu wszedł, zakręcił młotem i wygrał olimpiadę. Proszę Państwa, zatem ten dobry akcent Roberta Maćkowiaka. Najpiękniejsza wiadomość i najpiękniejsza rzecz, jaką wszystkim mógł dzisiaj nam podarować Robert Korzeniowski. Złoty medal olimpijski. My na razie sobie chwilę odsapniemy po tych kilku godzinach, by znowu za 4 godziny zacząć na nowo. Dziękujemy. Oddajemy głos do studia.